opowiadanie, a kochał ją, że strach nagrodzony ma rewelacyjny tytuł. Świetnie. I proszę powiedzieć, jak pani przyjęła tę nagrodę? Jak się w ogóle rozpoczęło pani pisanie? Pisanie rozpoczęło się... Które od razu zostało nagrodzone, to też jest istotne. A ja właściwie pisałam dużo wcześniej. Już w podstawówce zetknęłam się z ponurą instytucją krytyki literackiej. Dorastałam w czasach, kiedy książek było mało. Część z Państwa pamięta te czasy, kiedy książki się zdobywało, stało się po te książki, było to dobro cenione i właściwie zdobywane. Człowiek się myśliwsko i łowiecko realizował przed księgarniami. I było, myśmy mieli w domu bardzo dużo książek, no ale zawsze było ich za mało. A można było kupować bardzo pięknie ilustrowane książki w księgarniach radzieckich. Ja takich radzieckich właśnie miałam stosunkowo dużo, ale jeszcze nie znałam cyrylicy, więc nie rozumiałam ich ani w ząb. I pamiętam, że do jednej, i podejrzewam, i to było do Puszkina. Bo pamiętam tę ilustrację z Cud dziewicą wychodzącą z namiotu. Zaczęłam pisać swoją własną baśń. No i mama to znalazła. I tam między innymi był taki zwrot, że była piękna jak churyty rajskie, przy czym ja naprawdę byłam smarkata i nie wiedziałam, co to są churyty rajskie, ani jaką funkcję pełnią. Ale mama tak strasznie się śmiała, a co gorsza, przeczytała to na jakiś imieninach gościom, że zablokowałam się na ładnych parę lat twórca i od tego czasu nie cenię krytyków literackich, ponieważ bardzo życie utrudniają. A tak mówiąc poważnie, to pisałam odkąd pamiętam. Wymyślałam sobie rozmaite historie. No wtedy właśnie dlatego, że nie rozumiałam. Wymyślałam się sobie do obrazku. To opowiadanie, a kochał ją, że strach, ono powstało poniekąd na zamówienie mojego wydawcy, który przed opublikowaniem powieści chciał opublikować jakieś opowiadanie w jakimś czasopiśmie poświęconym fantastyce. No i ja akurat w tamtych czasach, bo to były czasy, niech, że ja to sobie wyliczę jakoś, to były czasy, kiedy chyba byłam... 98 rok. Tak, a dla mnie to raczej są te takie etapy, gdzie studiuję, czyli już studiowałam na Węgrzech. I kiedy przyjeżdżałam do Lublina, starałam się co parę miesięcy tam bywać, to spotykałyśmy się z moimi przyjaciółkami, myśmy mieli taki dosyć otwarty dom rodzinny i dużo tej młodzieży do nas przychodziło, wspólnie żeśmy gotowali, gadali. Pili gin z tonikiem, bo to był wtedy taki bardzo trudny napój. I ja czytywałam dziewczynom takie różne zaczęłe historyjki. I właśnie jedna z tych historyjek to było A kochał ją, że strach, o takiej wiedźmie, która radzi sobie w rozmaitych sytuacjach. Dosyć prosta fabuła oparta na schemacie baśniowym. I pokazałam to mojemu wydawcy, który powiedział, że mu się to podoba i postanowił to opublikować. I potem ta historia już się jakoś tak potoczyła. Ale właściwie to ta pierwsza publikacja nie była jakaś bardzo z moją intencją. A ten Na ziemi niczyjej? Na ziemi niczyjej to był bardziej taki żart literacki. To było na tyle prosto, że dosyć łatwo mogliśmy się przerzucać tymi elementami narracji, które on pisał i które ja. Ale czyli rozumiem, że część narracji pisała jedna osoba, pisała część druga, tak? Na tym polega ten zespół, tak? No i wtedy, a nie, że siedzicie razem i debatujecie, jak powinno mieć kształt kolejnych scen. Nie, bo debata na temat całego tekstu odbyła się znacznie wcześniej, my potem też żeśmy dużo rozmawiali, bo my w ogóle lubimy rozmawiać i dużo tak czasu spędzamy, ale na poziomie zdania to nie. Potem cały tekst ja bardzo intensywnie nie redagowałam. No i mieliśmy też bardzo dobrą redaktorkę, która sprawiła, że ten został opanowany, żeby to nie było. Jednolity, tak, jednolicie, tak? Przy Kiplingu, tak jak mówię, nie było to konieczne, ponieważ tam historia się rozchodziła. Więc ja Pani powiem, to jest taki jakiś mechanizm przedziwny właśnie wśród krytyki, a może i czytelników, ale odniosę się do własnego przykładu. Przecież tyle się mówi przynajmniej wobec w reportażach i w rozmowach takich zwykłych o rozwydrzeniu współczesnej młodzieży i o tym na przykład, jak się obniżył wiek inicjacji seksualnej, prawda? I to jest powszechnie znane i wiadome, znane również z filmów jak najbardziej brutalnych. I kiedy mnie się zdarzyło napisać powieść w gatunku dla młodzieży, której 18-letnia dziewczyna zachodzi w ciążę,
i rodzi dziecko, to przecież chyba nie jest jakimś, jakąś nieprawidłowością. Jest jeszcze licealistką. Wszyscy moi czytelnicy, tudzież krytycy, Ola Boga. Ola Boga, oburzyli się, nazwali ją zdzirą, co po niektórzy, prawda? A matkę, która się oburzyła matkę, która właściwie wyrzuciła ją z domu, prawda, ja stanęłam jak gdyby po stronie dziewczyny, a nie matki, no w ogóle zdziwili się, że ja śmiałam stanąć po stronie dziewczyny, a nie matki, przecież matka jest tylko jedna. Więc może to są jakieś przedziwne historie. Ja też nie mogłam zrozumieć, dlaczego. Dobrze, ale proszę, może Państwo się włączycie jeszcze do tej rozmowy, bo... Właśnie wracając do tej historii, tej sceny, o którą mówiłam, bo mam wrażenie, że tutaj zadziałało coś innego. Czytamy powieść, jest właściwie główna bohaterka, jest bohater, w którym żeśmy też się zżyli przez jakieś tam 150 lat. Nagle dochodzimy do momentu, kiedy bohaterka właściwie umiera, a drugi główny bohater okazuje się taką zarazą, że właściwie siedzi i czeka, i czy zbiewać, czy poczekać, aż ona umrze i zabrać i papiery, i konia, i uciec. I to dochodzimy do takiego miejsca, że właściwie nie mamy się z kim identyfikować. Bo pani jeszcze wybrała bohaterkę i załóżmy poszła za dziewczyną. A tutaj książka nam się załamuje. Tutaj jest tylko ten bezny jadziołek. Ale nie identyfikuj się! Nie identyfikuj się! To się dało domyślić, że on taki jest. To nie tak, że bo Ela, jest taki absolutnie morderczy cytat z Nabokowa, z jego wykładu. Z konkretnie tego wykładu poświęconego matką, uciekło mi, ale ja sobie przypomnę. W każdym razie, że literatura, on pisze coś takiego, że literatura, w której czytelnik się czuje potrzebę utożsamiania się z bohaterem, to jest wyłącznie literatura dla kucharek. I ja to bardzo wyraźnie sobie zapamiętałam, więc proszę się nie utożsamiać z moimi bohaterami. W każdym razie studiowałam dosyć wesoło przez parę lat w różnych miejscach, dosyć długo byłam też w Londynie, ponieważ dosyć podobne problemy trafiły dynastię Jagiellońską i dynastię Tudorów. Więc celem mojego doktoratu było ustalenie, i tego dobrze się nie da po polsku powiedzieć, ale tak omownie, społecznego wizerunku królowej akceptowanej i nieakceptowanej, czyli co królowa powinna robić, żeby poddani ją jakoś zaakceptowali. I jak ta strefa wolności i tych norm poszerzała się w zależności od sytuacji. Czyli co powinna robić panna na wydanie, co powinna robić mężatka, co może robić wdowa. Jak można się zachować w rozmaitych sytuacjach. Także tak się to życie układało mi zawodowo, ale będąc w Londynie pisałam swoją długą książkę, Żmijową harfę. A to ja widzę, pani Anno, że mimo, że tego doktoratu nie będzie jako pracy naukowej, to jednak całą tę wiedzę, którą pani zdobyła, wyszując po tych bibliotekach, wykorzysta pani do swojej powieści w jakimś tam sensie. Staram się, aczkolwiek moi profesorowie jakoś nie mogą się z tym wyborem do tej pory pogodzić i po prostu mówią, że jakieś popularne bzdury niestety mnie odwiodły od poczciwej kariery zawodowej.